Hej, jeśli chcesz nauczyć się montować filmy, tworzyć efekty wizualne, czy zajmować się motion graphic czy motion designem, to dobrze trafiłeś, bo w tym poradniku przedstawię Ci właśnie podstawy korzystania z HitFilm Express, który jest bardzo potężnym i darmowym programem. Ma oczywiście on wersję płatną, ale wersja darmowa w zupełności do takiej prywatnej pracy nam wystarczy, a elementy, których nam brakuje, zawsze możemy dokupić sobie jako pojedyncze paczki, a nie cały płatny program. Ogólnie 2 lata temu nagrałem właśnie poradnik z podstawami, który po tych 2 latach w sumie jest już kompletnie nieaktualny i myślę, że to doskonale pokaże, jak ten program jest szybko rozwijany i rozwijany jest za darmo, bo możecie cały czas te aktualizacje pobierać sobie do darmowej wersji, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania podstaw HitFilm Express. Ok, kiedy uruchomimy program, dostajemy taki właśnie wygląd, jak teraz widzicie. Tutaj ten cały jakby feed to jest feed oficjalny HitFilma z różnymi poradnikami, z tweetami, jak tutaj widzicie. Jakby mniej więcej ostatnia społeczność, co się działo właśnie ważnego i godnego uwagi w HitFilm. Mamy tutaj takie tutoriale oficjalne właśnie związane z nową wersją, czy także jakieś tutoriale, o których jest mowa, o nowych elementach, które doszły do HitFilm. Nie są to tylko oficjalne tutoriale, są też na przykład Surface. Są to tutoriale od osób, które jakby współpracują trochę z HitFilmem, że robią poradniki z tego programu w wersji anglojęzycznej. Więc tutaj też obserwując ten wall, możecie sobie znaleźć kanały, na których warto oglądać poradniki, jeśli angielski nie jest Wam straszny. Po lewej stronie macie ogromną jakby listę paczek add-on. Są to paczki. Ogólnie jak wspomniałem na wstępie, HitFilm Pro jest płatny, a HitFilm Express jest darmowy i są to paczki, w których możecie wykupić elementy, które są tylko w wersji Pro. Czyli jeśli na przykład chcecie zajmować się bardziej zaawansowaną edycją kolorystyczną, a Express na przykład nie daje nam wykresów kolorystycznych, to macie tutaj możliwość dokupienia sobie scope'ów, czyli wykresów kolorystycznych jako pojedynczego elementu, nie jako płatnego za cały program, tylko jako pojedynczy element i dana paczka jest ważna na wieczność, czyli jeśli za 5 lat będzie setka aktualizacji do HitFilm, to cały czas ta paczka będzie z Wami wędrowała i będzie przypisana do Waszego konta. Jeśli jest mowa właśnie o koncie, to popularnym problemem jest to, że dużo osób pomija aktywację programu przy pierwszym uruchomieniu. Jeśli Wy też pominęliście, to najprawdopodobniej będziecie mieli ograniczenie do 30 sekund materiału, więc w Activation musicie wejść tutaj i sprawdzić, czy na pewno macie aktywowany program. Jeśli nie macie, to tutaj zamiast u mnie jest Deactivate, będziecie mieli Activate program. Klikając tutaj, możecie się zalogować na dane, które podaliście właśnie przy pobieraniu HitFilm z ich strony. Kliknąć OK i macie już program aktywowany. Warto wtedy uruchomić program po prostu ponownie. Więc to tyle z takich totalnych podstaw. Przejdźmy do stworzenia projektu. U góry macie opcję New, czyli tworzymy sobie nowy projekt, czy Open, otwieramy jakiś tam projekt stworzony już wcześniej. My nic nie stworzyliśmy, więc nie możemy na razie nic takiego stworzyć, nawet otworzyć bardziej. Mamy też na dole listę ostatnich projektów, które robiliśmy w HitFilm i możemy sobie szybko przejść do tych projektów. My nie mamy nic, zaczynamy dopiero naszą przygodę, więc klikamy sobie na New. Kiedy klikniemy na New, pokaże nam się jakby pierwsza tabela ustawień projektu, do których możemy sobie zawsze przejść w projekcie, wybierając sobie jedną z górnych jakby paneli. Mamy 4 panele, mamy Home, Project, Edit i Export. Home to jest strona główna, na której przed chwilą byliśmy. Project to jest właśnie strona ustawień projektu, na którym pracuję. Możemy je cały czas zmieniać w trakcie projektu. Mamy Edit, gdzie nasz montaż, efekty wizualne i wszystko się dzieje. I mamy Export, gdzie będziemy renderować. Do wszystkich paneli oczywiście dojdziemy w trakcie materiału. Jak wygląda i z czym się je Project Settings? Project Settings, na samym początku macie template. Są to gotowe ustawienia, które będziecie chcieli aktywować. W nowej wersji zmieniło się to, że na przykład doszło nam 4K
i możemy już w darmowej wersji obrabiać materiał w 4K. Ogólnie polega to na tym, że mamy na przykład 2K 1440p, czyli to są rozdzielczości, w jakich dany preset jest. Mamy na przykład 16:9, czyli jaki jest aspekt ratio danego. Mamy tutaj bodajże Blackmagic Cinema, możemy tutaj sobie wybrać. Mamy różne, na przykład GoPro, jeśli nagrywaliśmy GoPro, są to różne presety pod na przykład Instagrama, czy Full HD w klatkach, czyli standardowy internetowy format na przykład pod YouTube. My w naszym przypadku chcemy właśnie zmontować sobie pod YouTube, więc wybieramy sobie Full HD, bo nagraliśmy w takiej rozdzielczości. Jeśli macie HD samo, to macie tutaj także do wyboru. Wybieramy sobie Full HD i 20 fps, czyli 20 klatek. Wybieramy to, jest on już aktywny i tutaj wszystkie wartości nam po ten preset się aktywowały, czyli szerokość, czyli Full HD, czyli 1920, wysokość, ilość klatek, możemy sobie oczywiście tą ilość klatek zmienić, wpisać tutaj jaka nas interesuje, jeżeli nie chcemy brać tej z presetu, bo na przykład nie ma takiego presetu, który nas interesuje. Aspect ratio, czyli jakby to wytłumaczyć. Ogólnie chodzi tutaj o krawędzie, czyli jakie są parametry danych krawędzi, czyli na przykład 16:9, kinowy, mamy także tutaj 1:33 na anamorphic. Was interesuje głównie 1:0 square pixel na samym początek, jakby to nie jest wiedza wymagana przy samym starcie. Mamy także audio, ile chcemy herców, aby dane audio miało, głównie to bierzemy z naszego nagrania, czyli ustawiamy pod wartość, gdzie, w którą ma nasze nagranie. Jak mamy na przykład jakieś nagranie, wejdziemy sobie drugim wszystkie myszy, właściwości, szczegóły i tutaj nam może wyskoczyć, a może nam nie wyskoczyć. No ja akurat w tym nagraniu nie mam podanej, ile tych mam. Zobaczę, czy w materiale filmowym będę miał tutaj podane. Mam szybkość danych podaną, czyli bitrate, i mam też częstotliwość próbkowania podaną, w moim przypadku do tego nagrania to jest 44:100. Więc teraz tutaj mogę sobie wejść i wybrać 44:100, bo tyle ma moje nagranie, z którego będę korzystał w tym poradniku. Dalej to są rzeczy od renderingu, anti-aliasing, czyli w skrócie do wygładzenia krawędzi. Im większy, tym program będzie bardziej wolniej renderował nasz materiał, czyli eksportował nasz materiał na sam koniec. Dlatego warto zostawić sobie na 4x. Dalej to jest jakość cieni, więc to jest do 3D, więc to interesuje nas tylko głównie w wersji Pro, a w Express, jeśli jesteśmy bardziej zaawansowani. Na samym dole mamy dwie możliwości wystartowania. Mamy Start Compositing, to jest, otworzy nam oprócz panelu Editor, czyli tego, co nam otworzy tu po prawej stronie, otworzy nam jakby taką kompozycję, a kompozycja w HiFilm polega na tym, że tam edytujemy bardziej dokładnie nasze ujęcie. Czy dodajemy efekty specjalne, dodajemy jakieś dodatkowe jakby rozbłyski, flickery, różne efekty dajemy w kompozycji. O tym powiemy sobie w dalszej części poradnika, więc się nie musicie tego bać. Więc my wystartujemy po prostu ze Start Editing, czyli podstawowy editor, nasz główny timeline. Klikamy sobie Start Editing. OK. I otworzył mi się mój projekt, który wygląda na wstępie w taki sposób. Jeśli u was wygląda inaczej ten projekt, możemy sobie wejść tutaj w taki jakby kwadrat podzielony na mniejsze kwadraty i wybrać sobie opcję Reset Layout i teraz nam przywróci layout, który jest standardowy na sam początek i właśnie teraz będziemy mieli idealnie taki sam, będziecie miał taki sam layout, jak ja mam w danym momencie. Więc omówmy sobie na sam początek, jak zapisywać projekt. Możemy sobie wybrać File Save, bądź kliknąć sobie Save As i teraz nam wyskoczy jakby, gdzie możemy zapisać sobie projekt. Nazywamy go na przykład podstawy, w moim wypadku podstawy, i tutaj u góry pokazuje nam się nazwa naszego projektu. Więc mamy file, gdzie możemy zapisywać bądź przechodzić do opcji, o których wcześniej wspomniałem. Mamy też cofnij lub ponów i mamy też opcję workspace'ów i dodatkowych paneli, o których powiemy sobie także w dalszej części poradnika. Więc omówmy sobie teraz sam interfejs, co z czym się je. Po lewej stronie jest tak zwany trimmer, jest to podgląd, ale podgląd naszego surowego materiału,
który sobie przerzuciliśmy do naszego materiału i chcemy sobie wyciąć z niego konkretny fragment. O tym też powiemy w dalszej części poranika. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, to najprawdopodobniej zobaczycie w dalszej części poranika, abym nie musiał się powtarzać. Po prawej stronie mamy nasz główny podgląd, czyli to, jak będzie wyglądał nasz materiał. Teraz widzicie kratkę. Ta kratka oznacza nie tylko to, że nic nie ma, ale to, że coś jest przezroczyste. Czyli nie pokazuje nam tu czystej czerni, tylko kratka nam pokazuje, że jest przezroczyste. Więc jeśli byśmy sobie dali tak jakiś zwykły tekst, to on nam pokazuje, że tekst się pokazuje, a kratka, wszystko co jest jakby kratką, jest przezroczyste. I jeśli wyrendujemy potem z przezroczystością, to będziemy mieli przezroczystość zachowaną. Ale to także o tym. Mam tutaj opcję jakby do przesuwania i zwykły select, to, który będzie nam towarzyszył przez większość programu. Layer jest to opcja podglądu konkretnego ujęcia, bo jakby w viewer mamy cały nasz timeline, który tutaj obserwujemy na dole, który też zaraz omówimy, a w layer mamy pojedynczy klip do podglądu. Oprócz tego w viewer mamy też opcję, czy obserwujemy 2D czy 3D, którą kamerę wybieramy i także jakie kolory wyświetlamy, głównie RGB będziemy cały czas wyświetlać i także opcje. W opcjach jest kilka fajnych rzeczy, że mamy playback quality, czyli jakość odtwarzania naszego materiału. Jeśli będziemy go w podglądzie, możemy wybrać final, czyli jakby taką najlepszą jakość i tutaj gorsze jakości, które przyspieszą pracę naszego programu, ale nasz materiał w podglądzie będzie wyglądał źle, ale potem w renderingu już nie będzie źle wyglądał. Mamy playback resolution, to jest jakby mniej więcej podobnie to samo, tylko tutaj zmieniamy rozdzielczość, nie jakość naszego materiału w takiej samej rozdzielczości, ale także zmniejszamy samą rozdzielczość materiału. Mamy też pauzowaną jakość, czyli jeśli zapauzujemy nasze nagranie, to pokazuje nam się pewna stop klatka, na której aktualnie jesteśmy i tutaj wybieramy jakość naszej stop klatki. W tym wypadku akurat polecam sobie zostawić najlepszą jakość w stop klatce, bo możemy sobie zobaczyć, jak nasz materiał w momencie pauzy będzie wyglądał już mniej więcej wyjściową. Dalej to jest, pokazuje nam jakby ścieżkę ruchu, to już przy animacji nam się przyda, teraz to jest kompletnie nieważne. Background color, który zaktywujemy, pokaże nam tutaj jakby, ustawimy sobie background color, który będzie dostępny w naszym programie już potem po renderingu. Jednak po prostu to jest opcja, do której nie warto aktualnie wchodzić, bo nic takiego nam na samym wstępie nie pokazuje. Mamy checkboard, background, kiedy sobie oznaczymy, to właśnie nam pokazuje ten background, który sobie daliśmy. Damy sobie inny kolor, na przykład niebieski, pokaże nam się niebieski, więc tutaj możemy sobie wybrać kolor podglądu. Jednak co jest ważne, nie jest to kolor, który będzie wyjściowy w naszym nagraniu. W nagraniu po prostu będzie czerń albo przezroczystość. Ja sobie dam przezroczystość, bo ona jest jakby najfajniejsza na sam początek. Dalej mamy opcję set screen. Jeśli chcemy podgląd na full screen, czyli chcemy widzieć nasze nagranie na pełnym ekranie, to mamy tą możliwość dostępną tylko kiedy mamy więcej monitorów niż jeden. Czyli na przykład mamy dwa monitory i wybierając sobie tutaj monitor, będziemy widzieć na tym monitorze głównym to, co teraz widzicie u mnie, a na drugim monitorze pokaże się dodatkowo jeszcze podgląd, na którym będziemy widzieć na pełnym ekranie nasze nagranie. Więc tutaj dajemy sobie na pełny ekran i export frame, czyli daną pauzę, czyli dany moment, na którym zapauzowaliśmy film, możemy wyeksportować jako zdjęcie. Dalej, mamy tutaj opcję do zoomowania, oddalania naszego nagrania, czyli jeśli chcemy zobaczyć z daleka to nagranie, jak wygląda w mniejszej rozdzielczości, to możemy sobie oddalić albo przybliżyć, aby widzieć z bliska. Scale to fit dopasowuje nam idealnie jakby do naszego okna, które tutaj widzimy. Dalej, mamy opcję loop, czyli będziemy odtwarzać nasz film dalej. Mamy opcję markery, zaznaczania konkretnych obszarów naszego nagrania. Czyli kliknę sobie tutaj i dany obszar jest zaznaczony. Jak tutaj widzicie, ma taki bardziej jaśniejszy szary. Tak samo tutaj mamy bardziej jaśniejszy szary zaznaczony. I robimy to także skrótami I i O. Co jest ważne, że warto poznać skróty już po tym poradniku. Warto sobie znaleźć materiał o skrótach do HitFilm. Dalej mamy opcję odtwarzania, czyli możemy sobie kliknąć play, aby odtworzyć nasz materiał. Nic nam się nie wyświetla, bo nic nie mamy na naszym timeline z materiałem, tylko leci czas. Tak samo możemy kliknąć spację i także nasz materiał się odtwarza. Jak widzicie, matryca tutaj na dole sobie idzie, no tylko nie ma na razie nam co wyświetlać.
Przejdźmy więc na dół. Na dole mamy panel media, czyli tutaj będziemy importować i układać, katalogować wszystkie nasze materiały, czyli film, dźwięk, efekty i inne rzeczy. Dalej mamy panel z efektami, czyli domyślnymi efektami od film, które możemy sobie aplikować na nasz film. Mamy także 360 stopni pod filmy i mamy także transition na audio czy film, czyli przejścia, jeśli chcemy jakieś aplikować, bądź folder audio, czyli z efektami typowymi pod sam dźwięk. Dalej mamy panel controls, o którym zaraz omówimy. To ogólnie jest panel, w którym kontrolujemy wszystkie wartości naszego ujęcia, czyli jego pozycję, skalę, czyli wielkość i inne elementy. Historię, czyli co zrobiliśmy w danym projekcie, i klikając sobie na dany punkt możemy się cofnąć w historii. Jak widzicie, tutaj mi się zmienia, możemy się cofnąć do pewnego elementu. Tak samo na dole mamy cofnij się bądź ponów. Jeśli się cofnę, to potem mogę kliknąć sobie ponów i jestem teraz, gdzie się aktualnie znajduję. Więc tu możemy sobie wrócić do pewnego etapu, gdzie zrobiliśmy coś, że nam się nie podobało, i dzięki temu możemy cofnąć. I ostatni panel, mamy panel tekst, czyli mamy u góry krój tekstu, wielkość, odstęp między literami, odstęp między paragrafami, outline i także kolory bądź wyśrodkowane. Ale o tym dokładnie powiemy sobie dalej, kiedy będziemy już tworzyć nasz tekst. Po prawej stronie mamy oczywiście nasz timeline, czyli jest to jakby ścieżki audio i video. Mamy audio, wideo, gdzie aplikujemy nasz film i on tutaj będzie właśnie dodawany. Po lewej stronie mamy opcję jakby edytowania naszej ścieżki. Na sam początek wystarczy nam tylko selekcja, czyli zaznaczamy drag. Jest to jakby rączka, którą przesuwamy się wobec timeline'u i dzięki niej mamy pewność, że nie przesuwamy naszych klipów w czasie. Razor, czyli za pomocą tego narzędzia tniemy nasz materiał. I tutaj Rate Stretch Tool do zmniejszania, zwiększania tempa naszego klipu. Reszta narzędzi na sam początek jest nam kompletnie niepotrzebna. Na dole mamy dwie opcje do eksportu naszego materiału, do których przejdziemy dalej. Mamy opcję magnezu. Ona powoduje to, że nasze klipy nie będą nachodzić na siebie, tylko będzie ostrzeżenie przy zbliżaniu jednego klipu do drugiego, że klip jest idealnie dołączony do jednego. Bo jeśli tego nie mamy, to możemy nie trafić i jakaś inna kratka będzie czarna i będzie taki jakby skok w przejściu między jednym klipem a drugim. U góry mamy opcję już pod animację, więc to omówimy, kiedy do tego przejdziemy. Na dole mamy takie wzgórza, gdzie za pomocą tych wzgórz możemy przybliżyć nasz timeline bądź oddalić nasz timeline. Po prawej stronie mamy meters, czyli wysokości dźwięku. Możemy zobaczyć, czy mamy bardziej ciche dźwięki, czy mamy bardziej głośne, i możemy to zobaczyć. Jeśli przekroczymy meters, to mamy właśnie przester i tego chcemy uniknąć, czyli jakby nie możemy wyjść nad ten meter, aby po prostu nie było przesterów w naszym nagraniu. Więc tak wygląda interfejs, więc przejdźmy do przerzucania naszego materiału. Materiał możemy przerzucić na trzy sposoby. Mamy opcję po prostu import tutaj. Klikając sobie import, możemy sobie zaimportować nasz materiał. Na przykład wybierzmy sobie jedynkę, importujemy i on jest tutaj dodany i pokazuje nam się w panelu podgląd, gdzie możemy sobie podejrzeć dany materiał, jednak na tym nie edytujemy, to służy nam tylko do podglądu. Możemy teraz sobie kliknąć drugim przyciskiem myszy, wybrać media, import media i teraz wybrać sobie drugi klip. I przerzucamy sobie za pomocą tego sposobu nasz materiał. Możemy też po prostu wejść na folder i ja sobie zaznaczę pozostałe pliki i po prostu sobie przyciągnąć na ten panel media. Jak widzicie tutaj, już przy takiej ilości klipów, no ciężko to się pracuje i jest jakby mało niewygodnie, jest trochę niewygodnie. Możemy sobie zmieniać rozstawienie tych obszarów, czyli na przykład najedziemy na krawędź i możemy zwiększyć timeline bądź go zwiększyć. Możemy także na przykład odłączyć jakiś panel, na przykład float, kliknąć float i teraz mamy jakby ten box osobny i możemy sobie przenieść na inny monitor bądź w inne miejsce nasz podgląd. Kiedy sobie klikniemy teraz tutaj nie na samą krawędź, tylko na viewer, na dany panel, możemy teraz sobie, zaznaczając jakiś tam na przykład timer, ustawić, czy chcemy u góry tego podglądu, na dole, czy z lewej, czy z prawej. No my chcemy z prawej standardowo, więc teraz wróciło nam na prawą stronę.
Ja sobie tu ustawię scale to fit, aby wszystko było dodane. I mamy już jakby nasz materiał przerzucony. No ale jednak widzimy, że jak wspomniałem wcześniej, nie jest komfortowo tutaj w pracy. Możemy sobie wybrać panel, jakby listę poglądu, ale możemy to jeszcze w pewien sposób lepiej uporządkować. No i jak możemy uporządkować te klipy, aby pracowało nam się w HitFilmie lepiej. Jak możemy uporządkować dane materiały? Możemy tutaj na dole stworzyć sobie foldery, które nam uporządkują to, co właśnie widzimy. Kiedy sobie klikniemy teraz folder, możemy nazwać go na przykład film i przerzucimy tutaj wszystko, co jest filmem. Możemy teraz sobie stworzyć folder audio i przerzucimy sobie wszystko, co jest dźwiękiem. I możemy też przerzucić sobie teraz, stworzyć sobie folder na przykład image. Przerzucamy sobie wszystko, co jest jakby obrazem. I na przykład asety, nazwiemy sobie folder i tam przerzucimy sobie jakieś dodatkowe elementy, które będziemy dodawać do naszego materiału. Dzięki temu, jak widzicie, mamy teraz bardziej uporządkowany nasz materiał. Możemy też tworzyć sobie folder w folderze, czyli na przykład tutaj możemy sobie akt pierwszy dać i wrzucić sobie do tego folderu kolejne materiały, aby zrobić sobie taki jakby szkielet. Aby bardziej uprościć sobie pracę, możemy teraz sobie zwiększyć ten widok, aby widzieć na przykład dokładniej, co tutaj mamy. To najbardziej się przydaje w filmie, gdyż mamy tutaj napisane rozdzielczość naszego materiału, czas trwania, ilość FPS-ów, jaki jest dźwięk stereo i ile herców ma. No to widzę, że mam 48, tu mam 44 na 100 na przykład w tym wypadku, czy w audio także mi pokazuje, ile mam herców. W asetach to samo co z filmem i w image pokazuje mi po prostu rozdzielczość. Dzięki temu wiem po prostu z czym mam do czynienia w danym materiale. Więc zacznijmy sobie montaż. Przerzućmy sobie pierwsze ujęcie naszego filmu, bo chcę od niego zacząć. Przerzucamy sobie po prostu łapiąc ten dany materiał i przerzucamy sobie tutaj dany materiał. Teraz mam tutaj w moim podglądzie już materiał, który mogę edytować, jednak widzę, że on się mocno strasznie przybliżył. On się przybliżył z tego powodu, gdyż nie jest takiej samej rozdzielczości, jak sobie ustawiliśmy tutaj w projekcie. W projekcie sobie ustawiliśmy, że jest to Full HD, jednak on tutaj, jak zobaczymy, jest nagrany w 4K, więc musimy go sobie po prostu zmniejszyć. Jednak nim to zrobimy, to musimy wejść w Controls, bo tutaj będzie to robiło się najlepiej. Jak widzicie teraz, kiedy dodaliśmy klip, Controls ożyło, czyli mamy efekty, mamy klip properties, czyli jakby właściwości danego klipu, o której powiemy zaraz, i transport nas interesuje. Anchor point to jest punkt ten środkowy, czyli środek ciężkości jakby klipu. To się przydaje już do animacji, więc nie będziemy tego omawiać na tym etapie. Pozycja, czyli możemy przesunąć w lewo, możemy przesunąć do góry, czyli ustawić pozycję naszego materiału. Skala, czyli wielkość. Rotacja, czyli obrót naszego materiału. Czy opacity, czyli jak przezroczystość, czyli możemy zmniejszyć przezroczystość. Dzięki temu widzimy tylko jakiś skrawek naszego materiału. Obok tego mamy tak jakby koła otwarte, one nam posłużą do animacji, ale o animacjach powiemy sobie zaraz. Więc pierw obniżmy sobie skalę naszego materiału, aby dopasować go pod Full HD. Uznałem, że jest dobrze i taką skalę właśnie chcę, więc zmniejszyłem sobie mój materiał. No i teraz wypadałoby obciąć mój materiał, więc wchodzę sobie w nożyczki, zakładam, że w tym momencie chcę sobie przeciąć, no i klikamy na nasze nagranie, obcięło mi się i tutaj też mogę sobie obciąć. Jak sobie najedziemy na nożyczki, pokazuje nam się skrót. I teraz, kiedy mamy zwykły selection, klikniemy sobie C i klikniemy, to nam po prostu przechodzi łatwo do naszego cięcia. Więc mamy już tutaj pierwsze cięcie zrobione, ale możemy to zrobić w prostszy sposób, więc ja sobie usunę to z timeline'u. Kiedy sobie zaznaczę mój materiał, pokazuje mu się w trimmer, to mogę sobie teraz tutaj zobaczyć rejon, który mnie interesuje. Na przykład interesuje mnie ten rejon, więc zaznaczam sobie set in point, czyli początkowy punkt. Jadę sobie dalej i na przykład chcę, aby to trwało do tego momentu wybudzenia i klikam sobie set out point, czyli końcowy punkt. Teraz widzimy, że tutaj pojawił mi się taki szary obszar,
Czyli to jest rejon, który mnie interesuje z tego klipu. Mamy teraz opcję, że dajemy insert clip czy overlay clip, czyli czy dodajemy klip po prostu na audio, czy nadpisujemy klip, który jest przy tej matrycy, gdzie mamy. My nic nie mamy, więc klikamy sobie insert clip. No i teraz ten klip interesujący nas został dodany. Już nie musimy nic obcinać, bo konkretny rejon mamy już obcięty. No jednak musimy tylko zdjąć z powrotem w Controls skalę, aby dopasować go pod Full HD, na którym pracujemy. I mamy już jakby pierwszy klip tutaj gotowy i przerzucony do naszego montażu, jak widzimy. Więc przerzućmy teraz sobie drugi klip. Znowu podgląd. Wybieramy sobie jakiś rejon, który nas interesuje. Znajdźmy sobie. Ja sobie tutaj wyłączę dźwięk, aby nam nie przeszkadzał. No i uznajmy, że to będzie gdzieś ten rejon, co nas interesuje. Jakaś ucieczka. Damy sobie tutaj. Damy sobie set in na początku. I teraz tutaj dajemy sobie set out na sam koniec. I teraz znowu dajemy sobie insert clip. Przenosimy go. Dzięki temu, że mamy ten magnes, o którym wspomniałem wcześniej, mamy taką czerwoną linię, jak tutaj widzicie. Dzięki temu wiemy, że te klipy są ze sobą scalone. Ten klip, znowu muszę sobie jego skalę ściągnąć na dół w Transform. Ściągamy sobie skalę na dół, dopasowując. Mamy skalę ściętą. Tutaj widzę, że mi się tak słabo wygodnie, bo ten box jest taki mały i ciężko go złapać. To za pomocą tych gór, co wspomniałem wcześniej, możemy sobie przybliżyć nasz timeline. Dodajmy sobie trzeci film, na przykład to będzie gdzieś ten rejon, set in. I tutaj jak wychodzi nam z kadru, damy sobie set out i dajemy sobie insert. Kiedy sobie dajemy insert na matrycy, kiedy mamy ten klip, widzimy, że on nam wchodzi pomiędzy. Kiedy damy sobie teraz overlay, to on nam nadpisuje ten klip. My nie chcemy tego, więc idziemy sobie gdzieś tutaj w tym rejonie, dajemy insert i tylko przeciągamy sobie, aby dopasować sobie ten materiał. Ok, mamy już przerzucony nasz film na timeline, więc możemy sobie w podglądzie go oglądać. Trochę go sobie przesunę w lewo, bo ten podgląd mi jest już niepotrzebny za bardzo. I mamy tutaj film gotowy. Oczywiście tutaj muszę sobie też zmniejszyć skalę. Jak trochę wcześniej, a nie, jednak on jest w dobrej rzeczy wcześniej nagrany, więc nic nie zmniejszam. Teraz chcę usunąć sobie dźwięk na dole, bo nie chcę tego dźwięku, chcę sobie wstawić jakiś dźwięk teledyskowy. Kiedy kliknę sobie na dźwięk, widzę, że mi się także film górny zaznacza. Tak samo tutaj, jak sobie kliknę delay, aby usunąć, usuwa mi się wszystko. Dzieje się to dzięki temu, przez to, że te klipy są podlinkowane. Mamy tutaj taką ikonkę linku i to oznacza, że te klipy są ze sobą połączone. Aby nie były, klikamy drugim przyciskiem myszy i wybieramy sobie unlink. Jest także skrót, który mamy tutaj, możemy się go nauczyć i dzięki temu zrobimy to szybciej. Widzicie, że ta ikonka, co jest tutaj, nam znikła i już jej tutaj nie mamy. Tutaj tak samo możemy sobie unlink zrobić i unlink. Dzięki temu możemy zaznaczyć sobie nasze audio i usunąć same audio. Dzięki temu mamy sam obraz, bo dźwięk akurat w tym wypadku nas nie interesował. Dodajmy sobie teraz jakiś soundtrack, bo chcemy sobie dodać jakiś dźwięk pod ten film. Więc w moim wypadku jest to utwór, który mam tutaj. Możemy sobie znowu jakiś rejon odsłuchać i wybrać. Możemy sobie go przerzucić po prostu jako import na ścieżkę audio i ręcznie go obciąć. Czyli klikam sobie C, obcinam sobie tutaj. V selection zaznaczam, obcinam, przesuwam, daję go na sam koniec i znowu idę matrycą na koniec, klikam C albo sobie tutaj klikam sobie C, zaznaczam i sobie obcinam za pomocą myszki tutaj, obcinam, klikam V, aby powrócić znowu do selection tutaj, usuwam dźwięk i mam już dźwięk podłożony. Teraz warto byłoby jakoś nie zaczynać od takiego mocnego walnięcia dźwięku, tylko jakość go osłabić. Jak widzicie tutaj nad filmem i w audio mamy taki biały pasek. Kiedy go sobie przeciągamy, on w obrazie ściąga opacity, a w dźwięku ściąga głośność. Jak tutaj widzicie, mamy taki minus, mamy nazwę dźwięku, czas trwania i minus nam się zmienia. On pokazuje, ile minusowy jest dźwięk. Dajemy sobie na górę, podnosimy go maksymalnie 12, obniżamy sobie maksymalnie minus 60. Cofnę sobie i teraz chcę sobie zrobić taki delikatny fade od początku, czyli wyciszenie od zera jest coraz głośniej. Kiedy sobie przytrzymamy Ctrl, pokazuje nam się taki plusik na tej linii.
kliknę sobie teraz punkt i postaw nam taki punkt, który nazywa się keyframe. Ogólnie w programach montażowych wszystko opiera się na keyframe'ach i właśnie za pomocą ich będziemy montować. Więc edytować w czasie konkretnym elementem. Daję sobie znowu control i tworzę sobie dwa punkty. Dzięki temu mogę sobie teraz tworzyć jakiś wzór zachowania między tymi dwoma punktami. Kiedy sobie pierwszy punkt przesunę na dół, on ma wartość minus 60. Ten górny ma wartość 0, więc to, ta linia tutaj, taka jakby 45 stopni, oznacza, że on liniowo będzie się zwiększał od minus 60 do 0, dzięki temu mam wyciszenie. To samo mogę sobie zrobić teraz na koniec i na końcu nam się wycisza i to samo mogę sobie zrobić z opacity nagraniem. Czyli znowu ściągam, jeszcze raz przypominam, że to robimy control, klikamy, aż ten plucik nam się pokaże. I ściągamy na dół. On tu mi powstały dwa punkty, więc control i ściągamy na dół. On tu mi powstały jakieś punkty, których nie chcę. O, control na dół i już mamy audio ściemnione i także obraz od czerni nam powstaje. Oczywiście nie widzimy tej czerni, mamy przezroczystość aktywowaną, jednak w naszym finalnym nagraniu będzie czerń. I co warto jeszcze umieć w HitFilm. Z takich podstawowych rzeczy pod YouTube na pewno byście chcieli sobie wpisać jakiś obraz, czyli na przykład waszą kamerkę z prawej, lewej strony. Musimy sobie drugim przyciskiem myszy kliknąć na nasz timeline, wybrać Insert Track i dodał nam teraz Video Track 2. Z tego co widzicie, tutaj mamy u góry Video Track 2, czyli tutaj możemy sobie wrzucać konkretne nowe filmy. Zasada jest prosta, że klip, który jest u góry, przysłania dolne klipy, więc jeśli coś tutaj wrzucimy, przysłoni nam dolny klip. Przykładowo, nim sobie dodamy kamerę, zobaczmy sobie, jak to zadziała się z jakimś obrazem. Przerzucę sobie obraz na track drugi, z takiego jakby zepsutego aparatu, obiektywu, filmu i przeciągnę go na sam koniec, aby on trwał przez cały okres trwania naszego klipu. Mogę sobie zmniejszyć opacity, aby on jakby aktywował się trochę na tym filmie, który mamy. Jednak teraz mogę sobie wejść jeszcze w Controls i w Blend. I teraz tutaj mam opcję mieszania się tego klipu z dolnymi klipami, czyli mogę go odkryć w taki sposób, że on będzie nam dodawał coś. Kiedy dam sobie na przykład Subtract, to on jakby, tutaj mamy takie linie, wypalił nam ten obraz, który tutaj oglądamy. Kiedy sobie dam Add, on jest dodawany do naszego filmu w taki sposób, że czerń jest kasowana, a białe punkty zostają, więc dodawam sobie add, mogę sobie zmniejszyć trochę przezroczystość i dzięki temu na moim nagraniu mam teraz jakby takie zepsute jakby linie brud na obiektywie, dzięki temu taki efekt. Więc dodajmy sobie teraz jeszcze kamerkę do naszego nagrania, więc załóżmy, że kamerka to będzie ten klip, który tutaj widzimy, więc ja sobie przerzucę na górę. Zrobię sobie unlink, aby usunąć dolny dźwięk, który mam. Teraz tutaj obetnę sobie ten materiał, aby on trwał mi również równowartość mojego materiału aktualnego, na którym pracuję. Wygląda to w taki sposób. Klikam sobie na ten materiał, wchodzę w Controls, Transform, skalą zjeżdżam w dół, czyli na przykład w moim przypadku będzie może 21. Widzę teraz taki obraz, 25. I za pomocą pozycji przyciągam go w prawo albo tutaj ręcznie po prostu go przyciągam w prawo. Oczywiście on chodzi mi wolniej, bo mam podgląd na maksymalną ustawioną, więc dam sobie podgląd na fastest, dam sobie quarter, playback, pauzet znowu dam sobie na fastest i resolution dam sobie na half. Dzięki temu on teraz powinien mi chodzić trochę szybciej. I mogę sobie przesunąć go dokładniej. Przesuwam go sobie tak, aby mój ekran był idealnie w rogu i dzięki temu w moim ekranie mam teraz jakby drugi film w rogu tego, co widzimy. Czyli za pomocą takiego sposobu możemy dodawać sobie na przykład naszą kamerkę pod YouTube, którą mamy i tutaj możemy ją zaobserwować. Ok. Więc przejdźmy teraz do, oprócz mamy kamerkę, to już mamy, więc przejdźmy sobie może do jakichś takich podstawowych animacji w Composite Shot.
Załóżmy, że animacja ma odgrywać się na tym pierwszym klipie, więc albo na drugim klipie będzie lepiej, będzie w środku. Chcemy coś dodać, jakiś efekt, cokolwiek. Zajmiemy się edycją tego pojedynczego klipu. Możemy to zrobić klikając na ten klip i wybrać sobie Make Composite Shot. Nazywamy Composite Shot teraz Comp 1 i mamy tutaj opcję, że zaznaczony klip, całą sekwencję, my chcemy tylko zaznaczony klip i czy efekty, które są na ten klip aktywowane, zostawiamy tutaj, czy one są tutaj, czy edycję już poruszamy z klipem. My nie chcemy poruszać, dajemy sobie standardowe ustawienia. Klikamy OK i mamy teraz jakby composite shot z klipem, który obserwowaliśmy w danym momencie. Teraz on tutaj nazywa się Comp 1, jak tutaj widzicie nazwę, a tutaj mamy nasz footage i możemy przejść do takiej bardziej dokładnej edycji, bo jak widzicie w Controls pojawiło nam się więcej elementów. Ok, więc przejdźmy sobie do edycji tego klipu, co tutaj obserwowaliśmy. Chcemy dodać jakiś inny materiał filmowy na ten klip, czyli na przykład jakiś szum, który sobie pobierzemy, jakiś rozbłysk światła. Rozbłyski światła nazywają się na przykład light leaks i ja mam tutaj jakieś ambient light leaks, ja sobie robię podgląd dodany. Kiedy sobie przerzucę na composite shot, on jest tutaj przerzucany w czasie, który jest jakby dla niego dostępny. W editor nic nam się nie pokazuje, bo on jest jakby wpisany już w ten klip i jest tutaj zaobserwowany, jednak on jest jakby w jednym folderze. Jakby ten, wyobraźcie sobie ten composite shot, to jest jakby folder, na którym przeprowadzamy bardziej dokładną edycję. Więc ja sobie control, teraz by mi było znacznie wygodniej, przerzucę sobie przytrzymując na górę na trimmer. Dzięki temu i wy, i ja będę lepiej widział tutaj, co się dzieje. Polecam to sobie zrobić, jest bardziej wygodniej. W Layer Properties mamy opcję widoczność warstwy, mogę sobie włączyć, czy to jest 2D, 3D, do czego jest podpięte, jak się właśnie miesza blend, o tym mówiłem sobie wcześniej, przy okazji brudu na obiektywie, więc chcę sobie dodać ten Light Leaks, więc klikam sobie Add i on jest teraz dodany na nasz materiał. Jak sobie go puścimy, widzimy takie rozbłyski światła w trakcie trwania naszego materiału. Oczywiście materiał jest 4K bez proxy, więc on będzie się w tym momencie nam nie działał za bardzo płynnie. Tu już mam wszystko ustawione, więc no niestety tak będzie po prostu w przypadku takiej rozdzielczości na moim komputerze. Więc sobie zostawimy. Jak widzimy, tutaj nie mamy możliwości animacji. Dalej mamy opcję track. Jest to motion track, czyli na przykład trackujemy konkretny obszar, aby dodać jakąś kreskę, linię, która będzie się trzymała konkretnego obszaru kadru. Jest to już poziom bardziej zaawansowany. Mam poradniki do tego już na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Maska polega na tym, że możemy sobie wyciąć konkretny fragment naszego materiału. Zobaczmy, przerzucę sobie obrazek z moim logo na nasz materiał i uznajmy, że chcę sobie wyciąć fragment tylko naszego logo. Tutaj mamy opcję właśnie jak mieliśmy w editor. W editor mieliśmy tylko dwie opcje. W composite shot tutaj mamy więcej. Mamy tekst, mamy i oprócz tego mamy trzy narzędzia maski. Dam sobie maskę kulistą i przeciągnę sobie tutaj po prostu myszką, zaznaczamy i mogę zaznaczyć sobie fragment tego, co widzę. Dzięki temu wycinam sobie konkretny fragment z obrazu czy z jakiegoś filmu. Mamy różne opcje maski, jak to możemy ją powiększyć, zmniejszyć wobec tego obszaru, możemy ją jakby zrobić taką rozmycie tej maski delikatnej oraz opcję transform, czyli standardowe, co wcześniej mówiliśmy, pozycja maski, skala maski, jakby to są opcje, które się odwołują typowo pod maskę, a nie pod sam transform całego jakby zdjęcia, bo w transform mam możliwość przesuwania całym zdjęciem, a w mask, w transform mam możliwość przesuwania po prostu maską samą. Ok, więc to tyle z maski. Jest to jakby temat, który wymaga bardziej rozbudowanej omówienia, więc pominiemy to w podstawach, bo nie potrzebujecie tego na sam początek. Możemy sobie dawać jakieś efekty standardowo, transform czy efekty behavior, do których też mam poradnik i on tutaj w tych kartach będzie, które się wyświetlają na YouTube dla was dostępny.
Ok, więc teraz chcę, aby ten ambient nam delikatnie znikał, a nie tak ostro na końcu, bo on tutaj jakby się kończy czas, więc po prostu będzie znikał i mamy taki skok z jasnego obrazu do znowu takiego ciemniejszego obrazu przez to, że on nam znika. Wydłużyć nie mogę, bo on nie ma takiego czasu, jak trwa ujęcie. Mogę sobie zmniejszyć jego czas, no ale nie będzie to wyglądało gorzej. Więc animować możemy sobie w dany sposób, że wchodzę sobie tutaj w rozwinięcie, transform, klikam sobie kółeczko przy opacity, mam 100% teraz, idę sobie na 0, na czas 0 początkowy i ściągam sobie na sam dół. Dzięki temu tu mam 0%, tu mam 100% i w tym czasie między tymi dwoma punktami będzie mi się ta wartość zwiększała. Jak to widzimy, mam 42, teraz mam 57, teraz mam 71, no i potem mam 100. Tak samo robię to sobie na koniec. Klikam sobie tutaj, aby zrobić 100, mogę sobie przesunąć i mi ten keyframe automatycznie stworzy. Bądź tutaj, kliknę sobie u góry właśnie keyframe i mi tworzy keyframe na tym nagraniu. Idę sobie na koniec, zmniejszam sobie na 0 i dzięki temu właśnie zanik tego ambientowego światła będzie delikatniejszy. Tutaj mamy opcję jeszcze, jak ta animacja tych keyframe'ów się zachowuje. Mamy constant, czyli jakby liniowa zmiana, mamy smooth, czyli łagodna, mamy smooth in, czyli na starcie łagodna, smooth out na końcu łagodna i manual bezier, że ręcznie ustawiamy to już w wykresie graficznym, który jest dostępny tutaj. Jednak jak widzicie, tutaj już trzeba powiedzieć trochę więcej o tym, więc w tym poradniku także o tego nie mówimy. Tak mniej więcej wygląda animacja za pomocą keyframe. Możemy animować wiele elementów, na przykład wrzucę sobie logo, zmienię sobie w transform jego skalę i mogę sobie przesunąć teraz, idąc na początek, jego pozycję, czyli na przykład uznam, że chcę, aby logo na początku było tutaj, czyli tutaj na dole, idę sobie na koniec mojego nagrania i chcę, aby na samym końcu moje logo było na końcu, więc przyciągam, widzę, że tu mi powstał keyframe, tu mam keyframe, więc w okresie tego czasu od tego do tego moje logo będzie w czasie klipu się przesuwało, no i tak właśnie się dzieje. Więc tak mniej więcej taka wygląda podstawowa animacja w HitFilm. Możemy to także w nowej wersji zrobić w editor. Ja sobie tu usunę już te górne rzeczy, aby po prostu nie zajmowało mi pamięci za dużo. Załóżmy, że chcę sobie dodać logo tutaj i także je zanimować. Przerzucam sobie logo na track 2, on jest teraz u góry, dam sobie coś takiego i obniżę sobie opacity na początku na 0, aby po prostu logo mi się pojawiło w pewnym momencie. Ściągam sobie skalę, aby było mniejsze, takie logo, dam sobie gdzieś tutaj w lewo i coś takiego. No i chcę je zanimować, aby tutaj pozycja także się ruszała. I dzięki temu w Controls mamy teraz opcję taką, takie ikonki. Otwarza nam osobny timeline, który widzieliśmy w Composite Shot tutaj na dole, jak sobie rozwinęliśmy, to w Editor nam odtwarza za pomocą tej ikonki w tym miejscu. Możemy to sobie powiększyć, aby było lepiej widoczne. I na przykład chcę, aby logo od samego początku, czyli zaznaczam sam początek, nie nagrania, tylko mojego logo, więc muszę sobie przejść mniej więcej ręcznie na początek. Klikam sobie 0 na position tego klipu. Idę sobie na koniec mniej więcej tego klipu, on jest gdzieś tutaj. Jakby ta ikonka, ten zielony, niebieski kolor pokazuje czas trwania danego klipu, który tutaj mamy. Więc jestem na końcu i przenoszę sobie pozycję w tą stronę. Dzięki temu teraz mamy znowu tą samą animację, już nie robioną w Composite Shot, tylko w Editor i dzięki temu właśnie animacja jest bardziej wygodna w tej nowej wersji, bo możemy to zrobić już w tym momencie. Tak na szybko pomówmy sobie o przejściach teraz, więc jak możemy dodać sobie przejścia? Wchodzimy w efekty, wybieramy sobie video i mamy tutaj różne jakby przejścia. Warto sobie po prostu przerzucać i zobaczyć, jak te przejścia się zachowują. Wybierzmy sobie na przykład dissolve, cross dissolve i jak sobie przerzucamy, widzimy taki zielony box. Jak sobie damy tutaj idealny na środek, czyli mix dwóch klipów, pokazuje nam się, że te przejście jest dostępne za pomocą tej ikonki. Puszczę sobie play i widzę, że
mam jakby zanik, przejście przez przezroczystość, przenikanie jednego ujęcia w drugie ujęcie, dzięki temu, że moje przejście jest aktywowane. Jeśli chcę sobie dać jakiś zwykły efekt, na przykład color grading, dajmy sobie jakiś preset, mamy tutaj presety, film looks, czyli gotowe film looki mamy dostępne i mogę sobie na przykład przerzucić jakiś film look na moje ujęcie i teraz zostały dodane kolory, jak widzimy, na moje ujęcie. Tak było, tak mamy i teraz mam na tym ujęciu jakiś dany kolor. Mogę sobie jakieś green zombie przerzucić i znowu tutaj moje kolory zostały dodane, które tutaj mamy możliwe. Tak samo możemy wejść sobie w comp, zaznaczyć sobie raw footage i znowu przerzucić sobie na przykład green zombie i znowu moje efekty będą dodane. Widzę, że tutaj moje efekty się nie pokazały, więc muszę sobie wejść w options i teraz znaleźć opcję, dlaczego mi się efekty nie pokazały, bo to widocznie też może wam się przydać. Wychodzimy w display, large preview mode, mamy list, arrange, group, track size, render, quality, profiles, quick, fastest, aha, czyli widzimy już, co nam dany profil pokazuje. Ja dałem sobie na profil fastest, to właśnie są zmiany, zawsze pracowałem na full, więc na full pokazuje mi 2D efekt, to i to i to, a w fastest nie pokazuje mi nic, więc aplikuję sobie wszystkie te boksy, klikam OK. I teraz mój efekt właśnie kolorystyczny się pokazał. Więc doszliśmy do czegoś nowego, że jest coś takiego. No i teraz widzimy, że dodałem sobie efekty i obraz mojego się zmienił. Mogę sobie go teraz usunąć, te efekty. Wrócił do normalności. Przerzucę sobie na przykład Hero Glow. Mam teraz jakby taki efekt kolorystyczny i teraz za pomocą każdego efektu, każdy efekt ma różne suwaki, możemy sobie edytować konkretne wartości już ręcznie danego presetu, czyli nie musimy idealnie na stałe traktować tych presetów, że ich nie ruszamy, tylko właśnie powinniśmy je edytować pod swoje ujęcie. Więc tak możemy przerzucać efekty, tak możemy robić przejścia, więc na sam koniec pomówmy sobie o tekście, czyli jak możemy dodać jakiś tekst na nasze nagranie. Aby to zrobić, musimy sobie stworzyć nowy composite shot, bo w wersji darmowej nie ma możliwości dodawania sobie po prostu typowo pod editor tekst, tylko musimy zrobić to composite shot. Jeśli jednak kupicie sobie add-on starter pack editor, to będziecie mieli już taką możliwość, jednak w pełni darmowej wersji nie ma możliwości przesuwania, dodawania tekstu, więc musimy sobie stworzyć new composite shot i nazywamy go tekst i w tym composite shot właśnie stworzymy sobie teraz tekst. Więc jak możemy to zrobić? Jesteśmy w composite shot tekst, otwieramy new, mamy nowe, różne warstwy, mamy plain, to jest jakby zwykły box z tłem, czyli na przykład chcemy tło pomarańczowe, dajemy sobie pomarańczowe tło plain i mamy już pomarańczowy background. Mamy też tekst, to nas interesuje, mamy grade. Grade polega na tym, że aplikuje nam efekty kolorystyczne, które są na niego dodane wszystkim dolnym klipom, czyli na przykład tym wszystkim klipom. Ja sobie je przeniosę w lewo, w prawo, do góry, ten dolny ukryję, ten ukryję, ten sobie przeciągnę tutaj, ten tutaj, o, cały czas mi się grade edytuje teraz, więc sobie przeciągnę, dobra, nie? Przeciągnę sobie ten tutaj i widzicie teraz, że to są osobne jakby tła. Kiedy przerzucę sobie jakiś efekt kolorystyczny na Color Cycle, to automatycznie mi się i tak w tym wszystkim backgroundom dodawał. Więc dzięki temu możemy dodawać sobie dany efekt na konkretny, znaczy na wszystkie warstwy dolne, które mamy. Mamy także kamera do 3D, light do 3D, czyli światło i punkt pod tracking, czy zapis jakichś danych, których nie widzimy, więc nas najbardziej w tym pierwszym momencie interesuje plane, text i grade. Grade do color gradingu mam na kanale już jak kolorować, więc to się na ten moment nie przyda. Nam się przyda na ten moment tekst. Wybieramy sobie szerokość, wysokość. Ja wam polecam wpisać tutaj szerokość
waszego composite shot. Dzięki temu wasz tekst będzie jakby idealnie obejmował środek, jeśli chcecie wyśrodkować sobie ten tekst. Tekst możemy sobie wpisać klikając tą ikonkę na tekst, klikając sobie na box tekstowy i wpisać sobie na przykład jakiś tekst, tutorial. Widzę, że moja jakość jest tutaj gorsza, bo mam ustawione sobie PZ Quality na Fasted, dam sobie na Final i moja jakość będzie teraz lepsza. Mam już tutorial wpisany, Ctrl A mojego tekstu zaznaczam, wchodzę sobie w panel tekst, wybieram sobie paragraf na środek, mój tekst jest już na środku, wybiorę sobie teraz jakiś krój, tutaj u góry możemy sobie jakiś krój wybrać, na przykład nie wiem, on jest brzydki, dodajmy sobie jakiś Ready Player One, też jest brzydki, Roboto sobie dajmy jakiś krój, Roboto Medium. Za pomocą tego musimy mieć tekst zaznaczony, aby go edytować, więc Ctrl A na mój tekst i zwiększam sobie krój, wielkość mojego tekstu w taki sposób. Tu mamy odstęp między literami, więc mogę sobie odstęp zmniejszyć bądź zwiększyć. Mamy także odległość między różnymi tekstami, jeśli byśmy mieli. U góry mamy jakby możliwości edycji kroju pisma. Jeśli mamy zainstalowany krój pisma, który ma na przykład pogrubienie, kursywę, to tutaj mamy możliwość wyboru. Mamy także możliwość tutaj ustawienia outline'u. Tutaj ustawiamy sobie szerokość danego outline'u. Tutaj na dole ustawiamy sobie kolor danego outline'u. A tutaj ustawiamy sobie kolor tekstu, czyli na przykład chcę, aby był niebieski i mój tekst jest teraz niebieski. Więc tekst mogę sobie dobrowolnie przenosić jak wszystko inne. W Controls tak samo działa, czyli też mogę go sobie animować. Pozycję mogę go sobie w czasie animować. Ustawię sobie tu transform, czyli mogę z góry na dół. Czyli moja pozycja tekstu się zmienia w czasie, więc jest taka możliwość. Pomówmy sobie o tym, że ten tekst możemy sobie teraz zmniejszać, czyli na przykład zmniejszam sobie obszar tego tekstu w taki sposób, bo uznałem, że jednak nie jest mi potrzebny ten cały zakres. No ale teraz ciężko go sobie wyśrodkować. No i na ratunek przyszedł tam nowy panel, który nazywa się Layout Panel. Jednak omówmy sobie jeszcze dwa panele, których nie widzieliśmy. Panel track to jest track, o którym wspomniałem wcześniej, do trackingu kolejnego punktu, więc teraz nas nie interesuje. Tak aby się nie byli zagubieni, mówię o tych trackach. Mamy track procesor, tutaj będzie wszystkie procesy, które będzie program przetwarzał, czyli jeśli będziemy tworzyć proxy. Proxy to są takie pliki, które zastępują nam na przykład materiał 4K na HD, aby szybciej były odtwarzane przez program. Więc w danym poradniku tego nie robimy, jednak tutaj na karcie też wam wyskoczy proxy i możecie sobie przejść do poradnika, o którym mówię, o proxy. Nas w tym poradniku interesuje layout, bo on się nam przyda już w danym momencie. Przerzucam go sobie tutaj, gdzie miałem controls, aby było lepiej edytowane. I teraz na czym on polega? Również mam poradnik osobny, jak ten dokładnie panel działa, więc nas interesuje tylko w tym momencie Align To. Mamy tutaj narzędzia, że do prawej, do lewej krawędzi, do prawej, na środek. Tak samo do górnej krawędzi, dolnej krawędzi, na środek. Więc chcemy sobie wyśrodkować ten tekst, więc dajemy sobie na środek i tutaj na środek. I mam teraz mój tekst tutorial wyśrodkowany wobec tego, bez tej szerokości początkowej, której mieliśmy na starcie. Więc właśnie za pomocą tego możemy, za pomocą Align możemy sobie właśnie przenosić nasz tekst do danego efektu. Więc okej, okay, więc przejdźmy sobie do editor, jak on wygląda, mamy tu u góry jakieś animowane logo, mamy tutaj jakby filmy, które się wyciszają, mamy nasz tekst na dole, na tekst, boże dźwięk, mogę sobie też jeszcze jak dźwięk na przykład bicia serca pod nasz materiał, obciąć go, znowu go wyciszyć na samym starcie, aby nie wchodził za mocno, w taki sposób. Mogę sobie przerzucić jeszcze jakiś na przykład efekt dźwiękowy z różnych, na przykład aby był mocniejszy, edytować go jak bardzo, czy jest bardziej mocny, czy mniej mocny. Jakby to wszystko już w tych efektach ciężko omówić jakby na podstawach. To ogólnie polega na tym, że wchodzicie sobie, przerzucacie pojedyncze efekty i patrzycie jak one działają, no bo nie ma innego sposobu, by się tego po prostu nauczyć.
Więc mamy nasz film gotowy, zobaczmy jak możemy go wyrenderować. Kiedy jesteśmy w editor, mamy już klip tutaj przygotowany, mamy dwie możliwości tutaj nadal: export content czy export in-out area. In-out area polega na tym, że sobie na początku klikamy i, a na końcu klikamy sobie o. Teraz tutaj widzimy, że powstał nam ten bardziej jasny, szary obszar i tylko on będzie eksportowany. Więc ja chcę, aby on obszar od tego był eksportowany. Klikam sobie to i ten obszar będzie eksportowany. Jak sobie kliknę teraz ten górny, export contents, to wszystko, co jest na tym terenie, będzie wyeksportowane, czyli będzie równo do końca. Polega to tylko na tym, ten in-out, że jeśli chcę sobie jakiś konkretny rejon, czyli na przykład tylko ten fragment wyrenderować, to on będzie się mi renderował. Jednak chcę całość, więc klikam sobie export content. Możemy sobie kontynuować edycję, bądź przejść od razu do panelu export tego górnego. No, ogólnie rozwinięcie, jak to działa, również mam dostępne w poradnikach, tutaj na kartach się wam pojawi. Jednak jak to w skrócie działa? Mamy nazwę naszej sekwencji, format, czas trwania, preset, jaki nas interesuje, output, czyli tutaj klikamy i wybieramy, gdzie chcemy, aby on był jakby przenoszony. Dalej mamy progres, czyli jak już trwa, jaki jest czas startu, ile już minęło i tak dalej, o, ile czasu pozostało, jednak nie i tak dalej. Dobra, mamy tutaj gotowe presety od HitFilm, więc możemy sobie na przykład przyciągnąć dany preset tutaj i teraz jest aplikowany. Przenoszę sobie inny, jest aplikowany. Przenoszę sobie inny, jest aplikowany. Mogę te sety kliknąć i wybrać preset na przykład w taki sposób, jak tutaj mamy, czyli YouTube, video i tak dalej. Mi się pokazuje i tak dalej. Po prostu mi się pokazuje tutaj. Mogę też stworzyć nowy preset na dole, new preset MP4 i teraz tutaj mogę sobie edytować wszystkie pojedyncze jakby wartości. Ja otworzę jedną ważną kartę teraz na komputerze, by wam pokazać. YouTube Video Specification. To są jakby wartości, które YouTube lubi. Chcę, aby były spełniane. Mamy tutaj z góry narzucone, że jaki jest file format YouTube, który bardzo lubi, jaki jest minimum bitrate, jaki jest aspect ratio, mamy tu H264 najbardziej lubi, aspect ratio 16:9 najbardziej lubi, video bitrate 50-80 mniej więcej. Widzę, że coś się zmieniło. Przed chwilą było coś innego. Przed chwilą, może niedawno było coś innego, no ale na plus, bo widocznie obsługuje teraz lepszą jakość. Polega to na tym. Kodek H264, dimension from source, to jest jakby rozdzielczość, którą ustawiamy. Scale mode zostawiamy, frame rate bierze nam ze źródła, czyli z projektu, czyli klatki zostawiamy, profil. Jak damy sobie height, tym najlepsza jakość. Level ogólnie to polega na tym, że możemy z większym poziomem ustawić większą rozdzielczość i większą ilość klatek. Dalej bitrate, tutaj ustawiamy jakość, ogólnie pod YouTube spokojnie możecie sobie ustawić na przykład 14 do 20 do 16. Jest to jakby standardowe ustawienie pod YouTube, czyli celujemy maksymalnie w 16, jakby target główny to jest 14. Ja renderuję mniej więcej 25-30 w takich ustawieniach, no ale im większy bitrate, tym lepsza jakość, ale także większa wartość pliku. Im mniejszy bitrate, tym mniejsza wielkość pliku, ale tym także mniejsza jakość pliku. Dalej mamy dźwięk, skodek i kanał. W tym formacie nie możemy nic sobie zmienić. Sample rate, czyli próbkowanie, które dostawaliśmy w hercach, bierze nam ze źródła. I bitrate możemy ustawić sobie na 320, czyli podstandardowe MP3. Klikamy OK i mamy dodany new preset, który możemy drugim przyciskiem myszy rename, na przykład mój preset. I mam mój preset dany, przerzucam sobie. Mój preset jest dodany, ustawiłem sobie, gdzie go chcę renderować i na dole tutaj klikam sobie Start Exporting, pokazuje mi progres, czas rozpoczęcia, ile czasu minęło, no i teraz ile mi pozostało i renderuje mi właśnie materiał. Teraz materiał, który mi wyrenderował, przerzucamy sobie na YouTube, uploadujemy i mamy już wszystko gotowe. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego poradnika. Jakby
dziękuję wam za wytrwałość tego poradnika, bo Hitfilm się mocno rozwinął od ostatniego momentu, jak widzieliście, i trudno zmieścić wszystko w innym materiale. Jeśli bym chciał wszystko zmieścić, już mówić nie mogę, to ten materiał trwałby 2, 3 godziny, 4, może nawet 5. Jednak chciałem to jak najbardziej uprościć i zbić właśnie w taką jedną godzinkę maksymalnie, abyście mogli zobaczyć podstawy, takie naprawdę solidne podstawy tego materiału. Tutaj z prawej strony materiału macie jakby ikonkę i. To są karty i w tych kartach możecie zobaczyć sobie filmy, które podlinkowałem dla was. Są to filmy, które bardziej rozbudowują ten poradnik, czyli mówią w bardziej rozbudowany sposób o layoutach, mówią o maskach, mówią o renderingu, bo jakby w podstawach nie da się wszystkiego powiedzieć. Ja chciałem wam powiedzieć to, co będzie wam potrzebne stricte na sam początek, aby zacząć w ogóle przygodę i odkrywać samemu dany program. Wiecie, jak zacząć, jak założyć projekt, jak mniej więcej rzucać materiał, importować, edytować go, obcinać i na końcu jak go eksportować. O samym color gradingu, efektach specjalnych mówię już w moich innych poradnikach, do których was serdecznie zapraszam. Nie przejmujcie się, że niektóre poradniki są dość stare, mają ponad rok, czy nawet w okolicy 2 lat. Jakby Hitfilm nie usunął danych rzeczy, tylko dodał już te rzeczy, więc nie przejmujcie się tym, bo na pewno te wszystkie elementy, które są w tych poradnikach, będziecie mieli w swoim programie. Jak coś, to będziecie mieli tylko jeszcze bardziej rozbudowane te elementy, a nie będzie wam ich brakowało. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, życzę wam powodzenia na waszej nowej drodze nauczania się Hitfilm, no i oby ten program był dla was miły i nie częstował was zbyt dużą ilością crashów. Więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć, ja idę, bo moje gardło umiera. Cześć.